Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Żartowałem właściwie. Tylko pudełko. Przyszedł mi jakiś czas temu Mavic Mini. Utopiłem swojego, ale miałem ubezpieczenie. Nauczyłem się już po mojej porażce z pierwszym dronem, który się utopił, gdzieś tam walnął w most. Ja go nie kalibrowałem wystarczająco często, więc to był najprawdopodobniej powód. Można sobie zobaczyć odcinek, to był... No i... Później znowu mi się zdarzyło utopić drona, jak byliśmy z Sylwią na kajakach. I to był odcinek... Także... Możecie sobie zobaczyć. Natomiast właśnie to ubezpieczenie, które miałem wykupione, kosztowało mi jakieś 30 parę euro na 2 lata. Nie, przepraszam, na rok, ale później można przedłużyć na drugi rok. Ja przedłużyłem na drugi rok i to się zdarzyło właściwie w drugim roku. I bardzo szybko to działa. Ja nie dość, że utopiłem drona, to utopiłem jeszcze kontroler, bo cały z tego kajaka skoczyłem do wody, żeby po prostu ratować drona, po prostu żeby go mieć fizycznie, żeby można go było wysłać z powrotem do DJI-a i wymienić. Także wpadłem do wody z telefonem, wpadłem do wody z kontrolerem. Za ten kontroler musiałem dopłacić, bo ubezpieczenie obejmuje tylko drona. Już nie pamiętam ile, ale sprawdzę. Natomiast dostałem jeszcze baterię. Bateria jak najbardziej jest częścią drona, więc dostajecie ją też. I kontroler, no, za który już niestety musiałem zapłacić. Także bardzo szybko to działa. Wygląda na to, że to działa właściwie automatycznie. Jeśli macie wszystko tak jak należy, macie numer drona i macie drona, może być w kawałkach, wysyłacie do od razu z automatu, oni tam tego nawet chyba nie sprawdzają, tylko odsyłają wam nowego drona i tyle. W zależności od tego, jakiego drona macie, ten DJI Refresh, muszę się pamiętać, jak to się nazywa dokładnie, ale to ubezpieczenie, po prostu im droższy dron, tym wiadomo, jest droższe. No i tyle, także spróbuję go uruchomić, ustawić i powoli wiosna się zbliża, więc znowu będzie czas na jakieś przygody. Znowu będziemy gdzieś tam z Sylwią jeździć i mam nadzieję znowu nagrywać jakieś filmiki i później bawić się edycją, do czego zachęcam. Nie jest to aż takie trudne, chociaż troszeczkę czasu trzeba poświęcić. Ja robiłem serię Ucz się edytować, możecie sobie zerknąć na playliście Ucz się edytować mojego kanału. Także to fajna zabawa. Także wezmę, spróbuję go zsynchronizować z moim telefonem. Mały konny taki werfel. To już jest stary dron. Już nie wiem, tych DJI-ów pierwszych mini. Już chyba nawet nie ma w sprzedaży, jest dwójka. Poszło. Teraz pokazuję, trzeba skalibrować kompas. Normalka. To jest czynność właśnie, której nie robiłem z moim Sparkiem, dlatego się utopił. Dobra, słuchajcie, wszystko działa fajnie. Jeśli jesteście zainteresowani, macie ochotę pooglądać, jak takim DJI Mini małym dronem można gdzieś tam coś ponagrywać,
to zapraszam na nasz kanał. I tyle. Życzę Wam dużo miłości, zdrówka, szczęścia, radości i do zobaczenia następnym razem.